Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam Was na pierwszy odcinek z kariery Drift 21 i klikamy, zaczynamy sobie, zobaczymy jak to wygląda. Tryb kariery, nowa gra, nadpisujemy. Jeśli to twoje pierwsze podejście do 21, zalecamy rozegranie samouczka. Dobrze, rozegramy samouczek, bo nie wiem jak wygląda tutaj kariera i chciałbym to sobie z wami sprawdzić. Okej. Witaj w Minami. Witaj na Minami. Przygotowaliśmy dla ciebie specjalne wyzwanie, które pozwoli ci przetestować swoje umiejętności oraz możliwości posiadanego samochodu. Twoim zadaniem będzie ukończenie przejazdu w możliwie najkrótszym czasie. Czyli co, nie mam zdobywać tutaj punktów, tylko mam to po prostu przejechać na czas, tak? Czekajcie, start, meta, punkt kontrolny, próba prędkości, okej. Czyli ale nie mogę, tym samochodem nie da się jechać tak, wiesz, jak po wyścigowemu. Patrz, bez punktów driftu, no bo mieliśmy w jak najkrótszym czasie, tak? No to moim zdaniem szybciej jest przejechać tor, nie driftując, niż właśnie driftując, ale ten samochód sam chce latać, on jest tak skonfigurowany. No dobrze, i teraz zobaczcie, dostałem, świetna robota, udało ci się zagrać, udało się do garażu, by kontynuować samouczek, spoko. Ale pytanie jest takie, czy dostałbym więcej kredytów, gdybym, aha nie, bo tu jest czas, zobaczcie, to nie ma znaczenia ile my zrobimy tego driftu, tylko tutaj faktycznie chodzi o ten czas i mój czas był, o, zmieściłem się ledwo w złocie, zobaczcie. Subaru, którym jeździłeś, było solidnie zmodyfikowane, to właśnie w tym garażu poddaliśmy je zaawansowanemu tuningowi. Otrzymujesz od nas nową seryjną Mazdę MX-5, którą zaraz poddamy pierwszym modyfikacjom. W garażu możesz sprawdzić nowe części, zmodyfikujesz podzespoły samochodu, sprawdzisz jego moc oraz nadasz mu niepowtarzalnego charakteru w lakierni. Zacznijmy jednak od początku. Sterowanie to już znam. Podejść do samochodu. Ja już chyba robiłem troszeczkę w trybie, wiecie jakim? Co, modyfikacje? Dobra, to są te podstawowe modyfikacje. Robiłem już w trybie kreatywnym troszeczkę rzeczy, jeśli chodzi o tuning, także tutaj będę cokolwiek wiedział. I teraz będziemy musieli wszystko instalować od nowa, zupełnie jak w trybie kreatywnym. Mamy tutaj tylko limit kasy. Ja wam akurat kamerką zasłaniam. Tak, także widzicie, 20 000 kredytów. No i teraz podchodzimy do samochodu i zaczynamy jego budowanie i lecimy. Więc tak, tutaj wybieramy sobie silnik, no niestety na razie możemy wybrać tylko rzędową czwórkę, ale co, będziemy mieli 172 konie mechaniczne i 205 Nm, to jest dobry start, zwłaszcza dla Mazdy MX-5. No i tutaj możemy sobie na podnośniku, nie wiem, jak to chyba żuraw jakiś nazywa, czy coś takiego. I tutaj możemy sobie wszystko po kolei budować, aha, możemy też od razu wsadzić. Tutaj mamy fotele, tutaj to są takie bardzo podstawowe części. Ja bym chciał, żeby można było dach ściągnąć tutaj z tej Mazdy, można? Ej. Popatrzcie, podświetla mi się tak, jakbym mógł to ściągnąć, ale nie wiem, czym to zrobić, czy jest taka opcja w ogóle. Dobra, zobaczmy, czy tutaj gdzieś leżą jeszcze jakieś części, które mogę sobie wsadzić tak za darmożkę? Chyba poza tymi fotelami to nie, dobra, no to wsadzamy sobie jakąś tam kierownicę i to widzicie też swoje kosztuje, wybierzmy sobie jakąś najtańszą, bo ja powiem wam, że nie gram na tym widoku z kokpitu, więc i tak nie będę tej kierownicy widział. Dajemy sobie pyk, później wam pokażę jeszcze dla osób, które posiadają kierownicę, pokażę ciekawy patent, ale to za chwilę, na obsługę tej gry. Bardzo, bardzo fajna myślę, że sprawa. Okej, tutaj mamy różne, mamy nawet katanę, bardzo chyba popularny hamulec ręczny do naszego autka, możemy sobie dodać, ale ja też tutaj dam coś takiego najtańszego. Pyk, dlaczego to jest takie surowe? No bo przeważnie w takich samochodach driftowych jeździ się w takich, no, rękawicach, wiecie, grubych, driftowych, więc tutaj niepotrzebne jest jakieś tam wygodne używanie tego hamulca, prawda czy nie? Dobrze, ja bym chciał ściągnąć, czekaj, podnieść na podnośnik, dobra, możemy sobie pyk, przestawić na podnośnik, to jest bardzo podobnie jak w Car Mechaniku, ale ja bym chciał, kurczę, ściągnąć ten dach i wiesz, takim cabrio śmiga. Ja też mam takie przeczucie, że ta klatka bezpieczeństwa nie jest połączona z tym, jak to kuźwa ściągnąć albo schować, bo bym chciał cabrio śmigać, to by było cool. Okej, tutaj możemy sobie samochód podnieść, używając Y na padzie. Pad jest obsługiwany? Kurczę. Ale ja chyba wolę myszką, bo myszką jest łatwiej sobie nacelować, myszką i klawiaturą. Łatwiej jest sobie nacelować na te miejsca, które nas interesują. No i teraz tak, używając brakujących
części. Pyk. I tutaj widzicie, gra prowadzi nas za rękę, ale tak nie do końca, bo niektóre części, jak później będziemy chcieli sobie modyfikować, no to będzie trzeba w odpowiedniej kolejności te części instalować. Miałem taką sytuację na streamie już, jak byliśmy w trybie kreatywnym, że instalowałem sobie po jakieś tam różne części i potem okazało się, że nie mogę jakoś tam zmodyfikować sobie mojego samochodu. I trzeba było to w odpowiedniej kolejności zrobić. No i teraz tak, ponieważ my mamy taki słaby silnik, no nie, to 70 coś koni mechanicznych i 205 Newta, ja bym proponował dać tutaj normalne przełożenia, taką skrzynię biegów, i to są części, których nie możemy później regulować, nie możemy sobie tych biegów wydłużyć ani skrócić, tylko kupujemy sobie pyk i już mamy taką na stałe skrzynię biegów. Ona kosztuje 1000 tam złotych i no więcej nie możemy z nią zrobić, ona po prostu jest jaka jest i koniec, prawda? Parametry menu kontekstowego, wybierz, aha, dobra. I hamownia, i co, już? Już złożyłem cały? Tutaj dużo tego tuningu nie było, ten swap silnika był legendarnie prosty. Dobra, uruchamiamy hamownię, 4 cylindry, 170, no i to tak wygląda, nie? I widzicie, że niektóre części możemy modyfikować, w tym wypadku są to tylko opony, no bo to możemy modyfikować w każdym samochodzie, a nawet w rowerze można modyfikować ciśnienie, także to możemy zrobić na samym starcie, natomiast pozostałe rzeczy, no niestety, będziemy mogli zrobić, jeśli zainstalujemy specjalne części, które będą miały taką ikonkę, czyli modyfikowalne. No już wszystko wiecie. Dobra, mamy samochód już tuningowany, zastosowujemy zmiany. Ukończyłeś właśnie pierwsze wyzwanie garażowe, otwórz menu kontekstowe, z niego wyzwanie, ok. Wyzwanie postęp, okno wyzwań garażowych, nagroda 1000, zobacz. Czyli ja mogę odebrać swoją nagrodę i dostałem 1000 zł, bardzo fajnie. Zamontuj silnik, bla. Dobra, mamy. I tutaj coś jeszcze mogę zrobić. Stan samochodu, który osiągnęliśmy w poprzednim zleceniu, umożliwia co prawda wjazd na tor, ale dobrze będzie poprawić kilka elementów. Zacznijmy od wymiany opon. Zwróć uwagę na to, że poszczególne opony różnią się od siebie typem mieszanki, który wpływa na to, czy auto się trzyma. Tak, i tutaj, ponieważ mamy mało mocy, wypadałoby dać mieszankę opon, nie wiem czy to teraz zrobimy, dać mieszankę opon twardą, żeby jak najlepiej się ślizgał. Moglibyśmy dać na przykład mieszankę średnią naprzód, a mieszankę twardą na tył. I wtedy samochód powinien ładnie. Ale póki co musimy chyba furę przetestować i zobaczmy, jak sobie radzi teraz. Menu jazdy. Dobra, i samouczek ukończony. No, mnie się przydał tylko ten początek, prawda? Jakby wprowadzenie. Ale ten tryb kreatywny też pozwoli nam. A, to możemy już mieć wyzwania, proszę bardzo. Punkty 70, 50. A, tutaj na starcie mamy bardzo niską punktację do zdobycia. Zobaczymy, czy mi się uda. Teraz mamy chyba zrobić sobie pojedynczy przejazd i chyba mamy jechać przed siebie. Okej, to było moi drodzy dość proste, zobaczcie sobie. Udało mi się zdobyć złote trofeum, fantastycznie. I teraz wspomniałem wam o tym, że mam dla was, dla osób, które posiadają kierownicę, mam fajnego protipa. Zobaczcie, Drift 21 co prawda nie jest skonfigurowane w tej aplikacji, czyli w Sim Dashboard. Nie możemy sobie pokazywać tutaj prędkości i innych takich rzeczy, ale Sim Dashboard umożliwia nam na przykład wyświetlenie sobie całej klawiatury, widzicie? I możecie mieć ją na ekranie telefonu i teraz, jeśli chcecie sobie na przykład wybrać następne wyzwanie, nie? A nie chcecie tam używać pada, bo czasami ten pad źle współpracuje, to ja sobie przyczepiam po prostu ten telefon tutaj gdzieś z boku i pyk, telefon mam przyczepiony i teraz jeśli chcę sobie coś, nie wiem, chcę spróbować ponownie, klikam R, pyk, klikam R i już mogę sobie wyzwanie jeszcze raz. Coś nawet poleciał, ty. Ale ciężko go opanować, okej. Ja tutaj mam przypisany też przycisk do kierownicy, który pozwala mi szybko resetować samochód. Czuję się jak Kickster trochę teraz. O, ale go łatwo przesterować. Patrzcie co, 250 punktów trzeba zdobyć. Nie, czekaj. Nie, dobrze wszystko. Mi się wydawało, że mnie. Próba. Ha, tutaj trzeba było coś podriftować. Dostałem ileś tam punktów, więc jest dobrze. I zobaczcie, teraz na mojej klawiaturce klikam sobie E,
klawisz i lecę sobie dalej. Także jest to bardzo wygodna obsługa. Też mam tutaj klawiaturę bezprzewodową, ale dla osób, które nie mają klawiatury bezprzewodowej, jest to fajne rozwiązanie, żeby sobie przy stanowisku swoim, jak macie gdzieś jakieś oddzielne, po prostu sterować łatwo grą. Bardzo fajna sprawa. Spróbujcie sobie to. A my jedziemy dalej. Tu chyba jedynka, co? Jeszcze raz będziemy musieli przejechać. Okej. Okay. Restart. Haha, zaliczona strefka, tu mogłem jeszcze troszeczkę polecieć, ale w sumie swoją punktację zdobyłem. Idziemy dalej. I co, chcecie mi powiedzieć, że za samo driftowanie, za samą jazdę taką, bawieniem się samochodami, będę dostawał normalnie hajsik? Kurde, chcę taką robotę, super sprawa. I lecimy. Dobra, tu mamy próbę prędkości, więc musimy po prostu jechać. Strefa driftu. Oj, dwójeczką to chyba, nie damy rady, nie zaliczyłem strefy. Tutaj też nie. Ty, ale leci coś tam, Adzia. Dobra, to spróbujemy sobie jeszcze raz. Tu zaliczono, tu nie zaliczono, ale niby złote trofeum jest. Patrzcie, ledwo się zmieściłem. Dawaj. I co? Będzie czy nie będzie? No nie ma, jeszcze raz. Myślę, że powinniśmy wziąć sobie krótkie przełożenia tutaj. Tu też nie zaliczyło, kurde. Dobra, no niby jest złoto, lecimy dalej. 3000 kredytów? Ja pierniczę. To ja będę bogaty. Ciekawe, jakie w ogóle są ceny tych samochodów tutaj. Teraz mamy jakiś bardzo długi przejazd, zobaczcie. Mamy chyba wszystkie te strefy, co robiliśmy teraz, połączone. Dawaj. Ajajaj, kurczę. Ciężko jest to na Madzi tutaj zrobić. Nie no, wiecie co? Ja widzę, że tutaj czas na jakiś tunik. Mogę sobie pójść do garażu? Tak po prostu mogę chyba, bo to chyba właśnie o to chodzi, żeby jak widzisz, że samochód jest za słaby, to trzeba coś z nim zrobić, żeby go poprawić. Tak, i myśmy sobie trochę tej kasy zarobili, nawet więcej niż mieliśmy na starcie, zobaczcie. Także no bardzo fajnie, teraz możemy sobie zdecydowanie coś z tym samochodem zrobić, a może możemy sobie kupić nowy, zobacz. Bo tak Mazda MX-5, no fajny samochód, silnik wzdłużnie, napęd na tył, leciutki. Takie długie dosyć. No to jest generalnie małe, więc ciężko powiedzieć, że to jest długie. Ale jest, no nie? I tak, to kosztuje 10 tysięcy kredytów kosztuje M3. A nie 100 tysięcy? Nie, 10, dobra, mi się zera trochę popieprzyły. 10 tysięcy E36, E46, też 10 tysięcy, wszystko po 10 tysięcy? Zobaczcie, wszystko po 10 tysięcy, co jest? Coś tanie te samochody. Może części do nich są droższe, nie wiem, ale co byśmy wybrali? Tutaj bardzo fajnie brzmią, moi drodzy, Wank, i widzę, że kurczę, wszystkie samochody są w jednakowej cenie. Ja chcę żyć w takim świecie, gdzie wszystkie samochody są w jednakowej cenie. Ale wiecie co, wezmę sobie E46, bo jest to mój taki samochód marzeń. Myślę, że powinienem go sobie kupić jako pierwsze auto zamiast jakiegoś tam nudnego Volvo. Więc weźmy sobie to i może tam w kolorze niebieskim i startujemy, wybieramy. Chcę sobie nowy samochód mieć, bo nie chcę zaczynać od Mazdy. Mazda jest fajna i może właśnie wsadzimy do tej BMW-ki silnik Wankel. A co wy na to? Też możemy sobie to zbudować. Pytanie, bo wydałem 10 tysięcy na sam samochód, to teraz czy starczy nam na jakiś lepszy tunik? No nie wiadomo. Dobrze, wypadałoby teraz, bo tak, chyba możemy ten silnik wyciągnąć w każdej chwili, prawda? Co ja tu kliknąłem? Nie, na razie nie. Tak. Alternatywne części tu mamy oczywiście. Wyzwanie garażowe, parametry samochodu. A czy ja mogę ten samochód w ogóle jakoś spieniężyć? O kurde, ja tu nie widzę w ogóle opcji sprzedawania czegokolwiek. Czekaj, a magazyn części... No to nie jest taki magazyn, to też nie możemy sobie chyba sprzedawać, tylko mamy od razu ceny. Nie możemy tych części jakoś tak magazynować, no nie? Więc musimy cały czas te pieniądze zarabiać, żeby wiesz. No dobra, ale samochód musimy sobie pierw przygotować. Zobaczcie, jak wygląda sobie nieprzygotowana fura. Może jeszcze ją... A, czekaj.
czekaj, co to jest? Przygotuj do driftu, aha. Czekaj, ja bym chciał przenieść z powrotem na... I zobaczcie, tutaj samochód już jest przygotowany do driftu. Widzicie, tutaj ma wszystko wywalone ze środka. Tak samo tu, tam nic nie ma takiego, co by sprawiało, że ten samochód więcej waży. Ale w momencie, kiedy mamy jakby całe auto uzbrojone, to nie możemy się mu dokładnie przyjrzeć. Chyba nie możemy zajrzeć do bagażnika ani nic. I chyba pod maskę też nie, więc jedyne, co możemy zrobić, to przygotować go do driftu. I jak przygotowujemy sobie furę do driftu, to zobaczcie, ze środka jest no, wyciągane to, co zbędne. Zostały tylko bezpieczniki, akumulator, serwo hamulcowe, tu chyba ABS i tyle. I resztę musimy sobie sami wmontować jakoś, no nie? Nawet teraz foteli nie mamy, więc ja bym proponował wywalić fotele z Magdaleny, poczekaj, i wsadzić do BMW, zobacz, i trochę zaoszczędzimy na to, pewnie. Bo tu chyba nie da się sprzedawać samochodów w tej grze, można sobie samochody dać do... O, tutaj już jeden fotel jest, aha, bo go zamontowałem przed chwilą, okej, nieważne. Wymontowujemy stąd, patrzcie, jak ładnie pasuje. Wszystko fantastycznie. Kładamy sobie kierownicę. No i wydawałoby się, że jak sobie to przełożymy, to już będziemy mogli jeździć, ale no, tak różowo to nie jest. Tutaj będziemy musieli jeszcze porobić instalację jakiegoś silnika. Także już widzicie na samym starcie wymiana samochodu. No proszę bardzo. Dobra, i teraz możemy sobie instalować rzeczy. Zobaczymy, jakie na starcie mamy silniki dostępne. Więc możemy sobie instalować właściwie każdy silnik, jaki nam się podoba. Moglibyśmy nawet wsadzić V8, tak? No V8 to już naprawdę groźny silnik, jest potężny, potężny. Moglibyśmy nawet silnik Wankla wstawić, wtedy będziemy mieli lekki samochód, no. Możemy mieć silnik Wankla chyba czterorotacyjny i dwurotacyjny. Jak mamy czterorotacyjny, to jest chyba 2.6, a jednorotacyjny to jest 1.3, no nie? Więc to są naprawdę lekkie, fajne silniczki. Co by tutaj włożyć? Tu mamy R4, R6. Wiecie co, ja się zdecyduję chyba na R6. Kupujemy. Zobaczymy, ile to wszystko będzie kosztować, bo może właśnie, bo ja nie mam samochodu na driftu teraz, cholera. Oj, może być ciężko, no dobra. Kupujemy. Może będę musiał iść na jakieś zawody, pożyczyć furę, no nie? Żeby nie być różowo. Dobra, to na szczęście osprzęt nie jest aż taki drogi, więc możemy sobie to pomontować. Pyk. Chyba chodzi w tej grze o to, aby zdobyć wszystkie samochody i je sobie tak po kolei tuningować, krok po kroku, nie? Pyk, 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 pyk. Aha, tu będziemy musieli... A możemy teraz silnik wyciągnąć? Tak, przenieść silnik na stojak. Tu możemy sobie wszystko ładnie poskładać, tak samo jak i tam. Nawet wygodniej będzie, będziemy mogli sobie wszystko ładnie od spodu robić, no nie? Wyczynowa uszczelka pod głowicą. Tutaj już możemy sobie takie lepsze poinstalować. O kurde, tutaj mamy zakuty, zobacz, zakutą głowicę. O kurcze, no dobra, dajmy. Zobacz. Czy mnie będzie stać na te wszystkie wyczynowe rzeczy? Zobaczcie, jaka jest różnica ceny. 450 kredytów, 1350. No nie. No tutaj już między tym, zobacz, nie jest duża różnica, prawda? Między tymi częściami. Już to kupiłem, dobra, nieważne. Cholera, jak już kupiłem, to muszę zamontować, bo zaraz nie będę miał samochodu do drift. I tutaj, wiecie co, na razie dajmy te tańsze części, a potem będziemy wymieniać, bo ja bym chciał jeszcze troszeczkę tam z zawieszeniem pokombinować i musimy oszczędnie tutaj zrobić. Tak, zobaczcie, jaka różnica, 1200 kuty wałek rozrządu i zwykły 400 coś było, tak? Nie, 350, zobaczcie, jaka jest różnica, no nie? Pyk, i montujemy. I tutaj jeszcze, tutaj będzie trzeba montować to. Uchwyt kosztuje 110 kredytów. Nie, no kurde, to my się nie wrobimy z tym wszystkim. Tutaj można sobie tak łatwo montować, naciskając R, to jakby wybieramy od razu ostatnio wybraną część. I zobaczcie, jak ta kasa mi tam spada. Choroba. Ty, nie spada mi ta kasa. Ja tu montuję i co? I kasy mam cały czas tyle samo. No nie, zobaczcie. Nic mi kasy nie zabrało, jak sobie powtarzałem montowanie tych części. Cyk. A teraz mi zabrało, zobaczcie. Naciskam R. Okej, okay, no to mamy darmowe montowanko. Dobra, elastyczny ten. Szkoda, że to nie jest wyczynowe. Chyba nie może być wyczynowe. Co my tutaj mamy? No nie, no dajemy na razie te części trochę tańsze. Chociaż patrz, tutaj 380 kredytów. Dajmy sobie ten wyczynową listwę paliwową, pyskową. I tu możemy dać sobie, to w sumie nie ma znaczenia, pokrywę możemy dać czerwoną. I moi drodzy, i niby mamy skończone, ale nie do końca, bo musimy jeszcze obrócić silnik, dlatego daliśmy sobie go tutaj, żeby było łatwo montować wszystko. No i tak, tutaj mamy kawał korbowy kuty. Dajmy sobie ten kuty, bo od góry będzie nam łatwo mieć dostęp do silnika, ale od dołu no już niekoniecznie, prawda?
Tutaj też nieduża różnica w cenie, to możemy sobie to pomontować. Ja się tylko modlę, żeby mi starczyło kasy. Najwyżej pójdziemy na jakieś zawody szybko i wiesz, zrobimy jeszcze raz i zarobimy jakieś hajsy. Chcielibyście tak zarabiać pieniądze? Robić pokazówkę i cyk? Ja myślę, że to jest jakiś bug, że mi się nie naliczają części, jak ja je wybieram. Tak, o, zobaczcie, jak teraz, no nie? Tak szybko, naciskając klawisz R. Trochę słabe, słabe to jest. Trzeba byłoby to naprawić, panowie. Dobra, tutaj mamy słone, a czekaj, gdzie są napinacze? Aha, bo to dopiero zaraz, pompa oleja. A tu jest napinacz, okej. Ja tu myślałem, że to jest pompa, nieważne. Cyk, i tu możemy dać różne kolory, czyli sportowe, tuning. Zobaczcie, tuning, ja chcę tuning. Też ma inny kolor przy okazji. I pyk. Też mogliśmy, ach, niepotrzebnie tak zrobiłem. Dobra, obracam, a tu od dołu coś jeszcze, powinna być jakaś miska olejowa. Aha, dobra, nie może być miska olejowa, jak żeśmy nie włożyli tłoku. O kurczę, patrzcie jaka różnica. Ale my zrobimy teraz ten fajny myk. Wybieramy sobie tłok i następny wybieramy sobie cyk, cyk. I nie płacimy za to chyba, no nie? Zobaczcie, nie zabiera mi kasy. Jak naciskam R i powtarzam tę część. I miska olejowa, hop. Zamontowane, moi drodzy, proszę bardzo. Sprzęgło, no nie, no sprzęgło to musi być sportowe. To nie ma co nawet. Tak nie wiem ile to wszystko może kosztować. I tak próbuję zrobić taką mieszankę części zwykłych z częściami jakimiś tam lepszymi do driftu, no nie? Tutaj pas rozrządu, dajemy sobie taki, hop. I tutaj dajemy sobie osłonę, paska. I proszę bardzo, silnik chyba mamy złożony. Zobaczę jeszcze jak tam sytuacja wygląda od góry. Obkręcamy gnoja. Patrzcie jaki piękny orzech. Ładujemy go do... Cześć, co? Nie, nie to chciałem. O, właśnie, ładujemy go do samochodu i już siedzi, zobacz. No i teraz montujemy, rozpórka. Ciekawe, że nie możemy customowe jakieś wybrać. Ale ok, no i tyle, nie? Jeszcze zostało nam do zamontowania, skrzynia biegów oczywiście. Wał napędowy i chyba końcówki układu wydechowego i w ogóle układ wydechowy. Jest tak, skrzynia, no tutaj wypadałoby mieć tą do modyfikowania, no nie? A ja wiem, możemy sobie potem te biegi modyfikować. Dajmy na razie normalne przełożenia, tutaj mamy zdecydowanie większą moc niż w Mazdzie, a w Mazdzie jednak miała tą skrzynię normalną i trochę miała za długie te biegi. Na razie dajmy sobie tą zwykłą i powinna nam bardzo ładnie to wygląda, panie i panowie. I wydech mamy już skompletowany. Tutaj jeszcze końcówki. Strasznie podoba mi się ten model samochodu. Ciekawe co jeszcze będzie można tutaj modyfikować. Spoiler możemy dodać. To chyba jakieś poszerzenie można dać, nie? Zobacz, jest spoiler. Czekaj, a to? Co? Później błotniki zderzaki można wymieniać. Czekaj, teraz chyba tego nie mogę robić. Może nie mam doświadczenia czy coś. Zobaczymy, zobaczymy. Okej, co tu jeszcze nam od dołu nie pasuje? Mocy mamy ile? Czekaj, chodźmy najpierw przetestować parametry. Co nam tu brakuje? Świecy nie poinstalował. Świecy nie. A, czekaj, bo to ciężko jest dojrzeć. Dawaj ten silnik. Aha, nie mogę, bo tę skrzynię biegów mam zamontowaną. Wyciągaj. Jak ja tam nie mogę dojrzeć tych świec. Ale nie, no powinienem trafić. Kurde, przecież to świece tylko. Tryb brakujących części. Gdzie? O, widzę, dobra, jest. Ale ciężko dojrzeć. Nie, no świece to damy wyczynowe. Znowu użyjemy tego ludzkiego triku. Pyk, pyk, pyk. Czekaj, bo tu 6 musimy wsadzić tych świeców. Na wszelki wypadek rzucę sobie na podłogę, żeby mi nie zabrakło. Wiecie, żeby było taniej trochę. I tutaj cewka zaponowa. Cewka, cewka, cewka. A jeszcze chciałbym wskoczyć na ten samochód, żeby to był łatwy dostęp do tego. Mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć jeszcze powinniśmy wsadzić. No nie mogę tego trafić tutaj. Czekaj, bo nam brakuje, o! I patrz, podnosimy sobie, wyciągamy skrzynię, cip. Czekaj, opuszczę na tą skrzynię. Czekaj, tego nie chcę. I teraz wyciągamy silnik, cyk. I bierzemy sobie świecę. Bo ja ją sobie, ja żem sobie tu specjalnie wymontował. O, i teraz mamy ładny dostęp do tych świec, no nie? Ale z strony silnika też powinniśmy mieć dosyć dobry dostęp. Dlatego, że... No co, no to są świece, tak? Tylko my się nad tym samochodem tutaj nie możemy pochylać niestety. W tej grze. A tu możemy nawet w silnik wejść. Pięknie. To jest przydatna sprawa. Przydatna sprawa jest to, żeby sobie tutaj pomontować. I montujemy cewki. Montuję je w taki sposób, bo gra nie wykrywa dublowania tych części. I dzięki temu możemy sobie za darmożkę, wiesz, je zdublować. No, robimy to po polsku. To jest gra wymyślona przez Polaków, więc my po polsku sobie tu instalujemy wszystko. Czy nie? Dajemy do góry. Do góry. Montujemy skrzynkę. I tak, z zawieszeniem nie mamy tu nic zrobione jeszcze, więc samochód będzie prowadził się jak kupa. Ale...
Już powinien chyba śmigać. Zobaczmy go. Tunik zaawansowany i uruchom hamowy. Sześciocylindrowy silniczek mamy i wyszło nam 368 km koni mechanicznych i 440 Nm. To jest fantastyczna sprawa, ale my możemy sobie zrobić także tuning zaawansowany, moi drodzy. Hamulce na razie nie, tutaj na razie nie, geometry... A czekaj, skrzyni biegów też nie. Zawieszenie nic nie możemy, tylko znowu to możemy zrobić. Okej, myślałem, że więcej części ciekawych, ale to tylko jeśli chodzi o moc, no nie? Dobrze, no to co, wypadałoby zarobić trochę kasy, bo bida, panie, bida. Lecimy teścik, zobaczmy. Ej, to był mój najlepszy przejazd, jednej tylko strefy nie zaliczyłem. O kurcze, bardzo, bardzo wysoki poziom. Ja bym chciał, żeby ta cała kasa z tych powtórek jednak dodawała mi się do portfela. Zobaczcie, ten przejazd był naprawdę bardzo fajny. Zobaczcie sobie, jak to wygląda z tej kamery. Tylko bym chciał od nowa. Patrzcie, patrzcie, jak ładnie mi się udało te beczki tu zrobić. Te beczkę jedną. Cyki, tutaj mamy standardowe zawieszenie, naprawdę trudno jest na tym standardowym zawieszeniu, tych standardowych oponach samochód zrobić w drift. Znaczy tak, w drift wprowadzić go nie jest jakoś bardzo trudno. Gorzej jest go w tym drifcie, zwłaszcza takim dłuższym, utrzymać. Zwłaszcza tutaj miałem dużo problemów, żeby to ogarnąć, nie? To jest niełatwe. I trzeba się troszeczkę namęczyć, bo łatwo samochód jest przesterować. Brakuje ci tego kątu skrętu zdecydowanie tutaj. No i widzimy, że z przodu będzie trzeba dodać jakieś dystanse, ale zaraz się tym zajmiemy, no spokojnie. No i myślę, że polegniemy sobie na następnym wyzwaniu. Tutaj nie mamy dużo ciasnych zakrętów. Mamy długie, długie takie zakręty, które będzie trzeba utrzymać driftem. I zobaczmy sobie, jak mi pójdzie. Mocy nie powinienem mieć za mało. A tutaj była, kurde, strefa prędkości. Mocy nie powinienem mieć za mało będę miał kątu skrętu w pewnym momencie. Chociaż tutaj nie trzeba było w ogóle chyba driftować nawet, to trzeba było to w określonym czasie skończyć. Więc tutaj BMW raczej powinna sobie dać radę z tym, na spokojnie. 1300 kredytów, bardzo ładnie. Jedziemy, jedziemy. Zrobię to na złoto na pewno. Dobra, to jest mój chyba najlepszy czas, 15600. O kurcze, no, srebrne trofeum tylko, moi drodzy. Spróbujemy tutaj tak samo, próba czasowa. A teraz nie driftowałem, miałem jeszcze gorszy czas. Wygląda na to, że jak się driftuje, to ma się lepszy czas. Dobra, no. Ja nie driftowałem, bo wiem, że jak się leci driftem, to się dużo czasu traci, ale chyba nie w tej grze. Patrz, zdobyłem złoto. No, o, spoko. Dobra, no to moglibyśmy zrobić poprzednie wyzwanie i spróbować zdobyć złoto tam. I tutaj znowu mamy próbę czasową. Muszę przyznać, że nie jest łatwo takim niestuningowanym samochodem. Jak grałem sobie na trybie kreatywnym, to tak wszystko było łatwiutkie. Samochód prawie sam driftował. Gra się sama grała, no nie? A tutaj już masz wyzwanie niestety. Okej, okay. 17, zobaczcie, myślę, że możemy to poprawić zdecydowanie. Staram się jechać jak najbardziej przyczepnie tutaj. I hops. I mamy? Mamy, zobaczcie, ledwo się zmieściłem, jest złote trofeum. I meta. I co zrobiłem? Prawie! Ej, zobaczcie jak blisko! Ej kurczę, dobrze stynigowałem tą BMW-kę, co? Za szeroko... Ale zrobiłem! Yes!
Ty, ja to miałem na czas przejechać! Aha, ja tu się zalatałem! Ale zrobiłem strefę driftu. Znaczy i na czas, i driftować też musimy. Czyli tu mamy takie coś łączonego i udało się! Jest złotko, pięknie! Ej, myślę, że ta BM-ka już na siebie zapracowała, co? Na spokojnie. A patrzcie, co tutaj mamy. Gymkhana! I tutaj mamy, musimy pewnie w określonym czasie nabić ileś tam punktów. A nabić punktów musimy nie wiadomo ile. Zaraz zobaczymy, chyba najwięcej ile się da. I tutaj mamy otwartą rękę, możemy robić co nam się podoba i nie podoba. Nie musimy jakby wszystkiego zaliczać, nie? Tutaj mamy hopkę. Ten tor jest w ogóle bardzo mały, zobaczcie. A tyle już na nim zrobiliśmy różnych rzeczy, no nie? Oj, zabrakło tu kątu. Spróbujmy na tym. Chciałbym tak, kurczę, równiutko się tego nauczyć. Dobra, jedziemy dalej. A co tu mamy? Aha, tu mamy tak... Taki nawrotas trzeba zrobić tu. O kurczę, jak ciężko! Dobra, wiecie co, do Gymkhany chyba będziemy musieli sobie furę stuningować. Wow, bo tu jest bardzo ciężko się utrzymać. Ale to zrobimy sobie w następnym odcinku. Tutaj trzeba mieć już zawieszenie dobrze podpompowane. Będziemy musieli totalnie BM-kę przerobić od spodu. Tak coś czuję. Tutaj te obroty bym dał radę zrobić, tylko musiałbym sobie też hamulce wyregulować. To znaczy zrobić sobie tak, żeby BM-ka hamowała głównie naprzód. Zobaczymy, no. Zdobyłem niby 18 tysięcy punktów. Myślę, że to jest za mało, że tu trzeba gdzieś 50 tysięcy zdobyć, żeby było ładnie. No, na złoto jest 65 tysięcy. O kurczę. Nie no, to moi drodzy, zdecydowanie będziemy musieli sobie stuningować furkę, ale to już zrobimy sobie następnym razem. Zobaczcie, to moje salto. Totalnie mi nie wychodziło. Tutaj by trzeba było z przodu dać dystansy jakieś, zobaczcie jak te koła są paskudnie schowane, jeszcze w negatywie, no nie? Zawieszenie całe sobie pozmieniamy, ale to wszystko zrobimy sobie już w następnym odcinku, na który was zapraszam. Trzymajcie się ciepło, na razie, hejas!